Dzień dobry Państwu, tutaj żona Atora. Jest to mój pierwszy vlog, więc pewnie będzie beznadziejny, więc proszę o wyrozumiałość i może dobre słowo w komentarzu na zachętę. Jest to mój pierwszy vlog i tak pomyślałam sobie, że opowiem Wam o naszym wyjściu do restauracji tureckiej. Takie rodzinne wyjście, spontaniczne i chciałam się podzielić wrażeniami. Tak chodziliśmy trochę po mieście, no i zrobiliśmy się głodni, stwierdziliśmy, że pójdziemy do knajpki Efes. To jest na warszawskim Mokotowie, Górny Mokotów. Jest to taka knajpka, gdzie można zarówno zjeść w środku, są stoliki w budynku restauracji na tarasie. Taras jest przeszklony, więc nawet jak pada czy jest wiatr, to można tam też zjeść w komfortowych warunkach. Jest bardzo przyjemnie. Ale jest też takie okienko do wydawania kebabów. Jeśli ktoś ma ochotę po prostu wziąć w rękę kepsa, to może iść do tego okienka i tam sobie zakupić. I ceny są niższe niż w restauracji. Niedaleko są też ławeczki, dosłownie 5 metrów są ławeczki i tam widziałam, ludzie spożywali sobie te kepsiki. Także klimat jest. My zdecydowaliśmy się na restaurację. Restauracja jest bardzo fajnie urządzona, w takim starym stylu. Drewno pomalowane jest troszkę starte, także wygląda jest takie postarzane. Widać to na zdjęciu tutaj w lewym górnym rogu. Podobnie meble. Jest to wszystko też w taki sposób urządzone, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. Łazienka, z której korzystaliśmy, jest też bardzo przyjemna. Pachnie w niej schludnie, czysto, wszystko co potrzeba jest. Także to też było na plus. I cóż my sobie tam zamówiliśmy? Po przeanalizowaniu karty stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie taki jeden duży półmisek, z którego każdy bierze na co ma ochotę. No i tak, to co widać na zdjęciu, w lewym górnym rogu to jest ryż, który był bardzo smaczny, bardzo fajnie zrobiony. On był nie za bardzo się lepił. Był taki sypki, ale też niesuchy i był bardzo smaczny. Były kotlety okrągłe, podłużne mięso, też takie mielone, podpieczone na grillu. Były też całe kawałki mięsa z szaszłyka, na przykład cielęcina. Tutaj widać na dole tego talerza kawałki cielęciny, pomidory, papryka zielona, grillowana. Ona była ostra, tak twierdził Krzysztof. Ja jej nie próbowałam, ale twierdził, że była ostra. Była grillowana cebula. Kapusta kiszona, tutaj w prawym dolnym rogu na talerzu ją widać. Pietruszka, sałata, sałata taka krucha i chrupiąca. Ja zapomniałam jak się nazywa teraz, ale jest taka, była świeża i bardzo smaczna. Frytki, widać je na górnej części talerza. Marchewka, ta marchewka była bardzo fajnie pokrojona, bo ona była pod kątem, na takie duże talarki, jak chipsy. I byłam zachwycona, jak patrzyłam, jak nieletnia osoba przy stole zajadała się tą marchewką po prostu w plastrach. I to potwierdza, że sposób podania jest dla niektórych bardzo ważny, zwłaszcza w pewnym wieku. To się sprawdziło tutaj. Był też ajwar. Tutaj widać go z prawej strony na takim małym pojemniczku. Wzięliśmy też dwa sosy, ostry i łagodny. Ostry był dość ostry, ale nie palił wnętrzności, dało się go zjeść i był smaczny. Wzięliśmy też pół litra herbaty. Herbatka była mocna, dość mocna, ale smaczna i ona była, tam jest jeden rodzaj herbaty i on był jakiś taki ziołowy, nie pamiętam, chyba jaśmin, ale głowy nie dam sobie za to ręki uciąć, więc nie chcę kłamać. I była bardzo smaczna i co najważniejsze podana w tych słodkich, tureckich szklaneczkach małych. Od razu mi się przypomniały wakacje w Turcji, którą uwielbiam. Często jeździliśmy z Krzysztofem do Turcji. Bardzo fajne miejsce na wakacje. Były też bułeczki w prawym górnym rogu zdjęcia widać i one były naprawdę pyszne. Nie wiem, czy oni je tam sami piekli, czy skąd oni je mieli. Ale ten, kto to robił, to wiedział, jak to robić, bo te bułeczki były naprawdę pyszne. I zniknęły bardzo szybko.
i woda pół litra niegazowanej. My za to zapłaciliśmy około 150 zł z napiwkiem. Wiadomo, napiwki trzeba dawać. I bardzo fajnie spędziliśmy tam czas. Smacznie zjedliśmy, najedliśmy się. Ten talerz to jest talerz dla trzech osób. No, pod warunkiem, że jedna się odchudza, a druga jest nie, za co do zasady nie je tyle, co dorosły człowiek, to jest to porcja okej. No, głodniej nie wyszliśmy, ale też tacy, żebyśmy się jak bardzo przejedli, to, no to też nie. Ale to już musicie sami ocenić, bo wiadomo, każdy ma inny żołądek, co znaczy dużo, tak? Dla jednego dużo to dużo, a dla innego mało. W każdym razie, tak czy siak, porcja była okej, było smacznie, przyjemnie i super miejscówka. Na pewno będę chciała tam wrócić, zwłaszcza, że długo zajęła mi analiza menu, ponieważ tam były takie dania, nie tylko kebab, tam były dania, mam wrażenie, że to był chyba język turecki, on jest bardzo charakterystyczny i tam były dania, których ja nigdzie indziej nie widziałam. One nie były na polski przetłumaczone i zachęciło mnie to, żeby tam wrócić i ich spróbować. Nigdzie indziej tego nie widziałam w takich knajpkach, a jest ich trochę. Więc tutaj wyróżnik wyróżnia się na plus i zachęca do powrotu. Jeszcze co ważne o tej knajpie, to jest jej lokalizacja. Ona jest położona w takim fajnym, spokojnej części Mokotowa Górnego. Górny Mokotów to jest ten, no nie chcę powiedzieć lepszy, Mokotów jest bardzo dużą dzielnicą, ale ten Górny Mokotów to jest taki, no, ekskluzyw, można powiedzieć. Są tam i tam w okolicy właśnie jest ten, jest ta knajpka. I ta knajpka jest jakby częścią tuż przed drugim ogrodem jordanowskim w Warszawie. W ogóle nie uważacie, że to jest super nazwa, ogród jordanowski, taki old school, jeszcze jest używana w użyciu, wisi tabliczka drugi ogród jordanowski i od razu po prostu miałam ochotę tam wejść. No i wyszliśmy do tego ogrodu jordanowskiego i on jest położony w taki klinem, trochę się wrzyna prostopadle od Alei Niepodległości i to jest taka fajna okolica, bo to jest okolica willowa. Ja pomijam ruchliwą Aleję Niepodległości, ale te boczne uliczki są spokojne, uspokojony ruch, wille duże, piękne. Dało się tam zaparkować, to też jest ważne, ale jest też bardzo blisko stacja metra, więc to też jest plus, że tam jest łatwo dotrzeć. I bardzo przyjemna, spokojna przede wszystkim okolica. Ten ogród jordanowski, chciałabym Wam jeszcze o tym opowiedzieć, bo on jest trochę inny niż pozostałe place zabaw w Warszawie, które ja widziałam. On był duży, dużo różnych zabawek i urządzeń dla dzieci w różnym wieku. Była tam też górka i z tej górki podejrzewam, że można zjeżdżać na sankach nieźle w zimę, ale była tam też taka zjeżdżalnia, która jakby opierała się o stok tej górki i na tą zjeżdżalnię wchodziło się po linie, tak jak w górach, że trzeba trzymać się było takiej liny i to było fajne. A ta zjeżdżalnia była dosyć długa, więc przygoda też większa. Były urządzenia, na których widziałam, bawiła się młodzież, czyli one były atrakcyjne i nawet moim zdaniem one były atrakcyjne, bo były może troszkę wiekowe, może starsze, chociaż bardzo dobrze utrzymane. I były takie, gdzie nie było ich, nie widziałam ich na innych placach zabaw i tego typu miejscach, więc to była atrakcja, że to było coś troszkę innego, troszkę inne zjeżdżanie, troszkę inne przechodzenie na wysokości. Była gra też, to była taka gra towarzyska dla czterech osób. Nie była to planszówka, ale ona była w pionie, a i można było pograć w cztery osoby, niestety nie było po polsku instrukcji, może ja jej nie widziałam, ale widziałam tylko po angielsku i chyba po szwedzku. Ale była taka opcja, że jak ktoś rozkmini sobie po angielsku, to ciach, można sobie w czwórkę zagrać po szkole. Widziałam, że były tam dzieci po szkole z plecakami na tym placu zabaw. Była piaskownica. Były też grządki, wyniesione takie grządki, gdzie rosły różne roślinki. To było za siatką, więc to nie było poniszczone ani przez pieski przyozdobione, tylko naprawdę te roślinki tam sobie rosły. Były boiska, tam są też boiska do gry w piłkę, też wykorzystywane. Dużo ławek, co jest ważne, każdy rodzic o tym wie, że ławka to jest po prostu bezcenna w niektórych miejscach. A w tym miejscu bardzo się przydaje, ponieważ dzieciaki naprawdę korzystają z tego, z tych atrakcji, które tam są.
To chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać, czy Wam się podobało. To mój debiut, tak jak wcześniej mówiłam. Pewnie kiepsko mi poszło, ale starałam się, żeby wszystko, co chciałam, co wartościowe przekazać Wam w tym vlogu. Dziękuję, że dosłuchaliście do końca i do następnego razu może. Pa, pa!